Państwo, z nami jest taka bardzo silna reprezentacja sejmiku. Jest z nami wiceprzewodniczący sejmiku Marcin Podsendek, radny Grzegorz Benedykciński z tego też terenu. Razem możemy powiedzieć, że bardzo się cieszymy z tej obecności i wizyty u Państwa dzisiaj. Mamy bardzo dobre wiadomości dla regionu warszawskiego zachodniego. 21 projektów na kwotę 66 milionów złotych. To ważne inwestycje, które będą realizowane w tym regionie warszawskim zachodnim. Państwo jesteście bardzo aktywni, co nas bardzo cieszy. Razem możemy powiedzieć dumnie, że rozwijamy region warszawski zachodni. Państwo będziecie realizować niezwykle ważne inwestycje dla mieszkańców gmin i powiatów. Nas pieniądze trzyma pani skarbnik. Umowa na kwotę 343 zł na rozbudowę ulicy Pałacowej w Lubinowie. Pałacowa ulica. Tej niemieckiej flagi. Rozrasta się i bardzo się rozmnaża wobec parkanu. Co oznacza, że żłobek bardzo jest pilnie potrzebny. Pójdź, daj radę.